Program wspiera firma Risum Sport, dystrybutor marki Joma. Risum Sport, Kraków, ulica Ptaszyckiego 4. Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej po meczu czwartej kolejki EUNER drugiej ligi, w którym Hutnik Kraków wygrywa 6-0 z Siarką Tarnobrzeg. Z nami jest trener drużyny gości, pan Sławomir Majak. Panie trenerze, prosimy o kilka słów komentarza. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. No nie ma co komentować, bo wynik sam wskazuje na to, kto w tym dniu był lepszym z zespołem. Może nie tyle tak do końca lepszym, ale bardzo skuteczny, bo to trzeba na pewno gospodarzom przyznać. Do momentu straty bramki na 1-0 wydaje mi się, że to my dyktowaliśmy warunki na boisku, ale niestety nic nie udało się strzelić. A po pierwszej bramce nam to się wszystko już posypało, więc to było tylko, powiedzmy, z mojej strony to było tylko czekanie na końcowy wizytek, żeby nie było to jakiejś wielkiej kompromitacji, że ona i tak była, bo 0-6 to jest bardzo wysoki wynik. No trudno. Najbliższy mecz już za 3 dni, więc czeka nas ogromna tutaj praca, żeby zawodników przede wszystkim po tej porażce podnieść. Czy nam się to uda, czas pokaże. Na pewno gdzieś Siarka ma swoje atuty, których dzisiaj absolutnie, przynajmniej już w postaci bramki na 0 nie pokazała. Więc z tego miejsca gratulacje dla zespołu gospodarzy za grę i za wynik. Natomiast my musimy z pokorą wracać do Tarnobrzega i zrobić coś, co zmieni oblicze drużyny w najbliższym spotkaniu środowym z GKS Mieszczem. Dziękujemy. Przysłał pytanie do pana trenera. Wiem, że co się takiego stało w tym momencie straty bramki, bo to przecież nie jest drużyna przypadkowa Siarka Tarnobrzeg, Kutnik. To są naprawdę chłopaki, którzy w większości grali w trzecich, czwartych ligach jeszcze niedawno. A tutaj na postrzennej bramce różnica klas tak naprawdę. Wie pan, ciężko mi teraz tak na gorąco coś mówić, bo wszyscy jesteśmy na pewno załamani tym spotkaniem i oczywiście tym wynikiem. Nie mam teraz jakby złotego środka, żeby odpowiedzieć panu na to pytanie, bo po prostu nie wiem. Bo wydawało mi się, tak jak powiedziałem na początku swojej wypowiedzi, że do pierwszej bramki to fajnie wszystko wyglądało, mieliśmy przewagę, dużo wrzutek w pole karne, dużo sytuacji, dwa razy kapitalnie zachował się bramkarz gospodarzy. Nie strzeliliśmy tej bramki, jeden błąd kosztował nas utratę jednej bramki i tylko jaką mogę mieć pytanie do zawodników, to że po tej jednej bramce, gdzie się tego do końca meczu jest praktycznie 60 minut, to trzeba się zachowywać inaczej. No, mamy na tyle też doświadczony ten zespół, że powinien w odpowiedni sposób zareagować na to, co się działo na boisku. Nie zrobiliśmy tego, wdawaliśmy się w niepotrzebne pojedynki w środkowej strefie boiska i każda strata kończyła się finalizacją w postaci straconej bramki i to nas bardzo bolało, zresztą z tym problem mamy od początku tej rundy, że właśnie gdzieś te straty. To już nie jest trzecia liga. Ja zawsze swoim zawodnikom powtarzam, to już nie jest trzecia liga. Każdy błąd się właśnie kończy stratą to bramki. W trzeciej nam się udawało tego uniknąć. Mieliśmy na pewno dużo lepszy kadrowo zespół niż inne zespoły w trzeciej lidze i żeśmy tutaj tym nadrabiali. Natomiast druga liga nas weryfikuje. Pokazuje nam, jak ciężko będzie tutaj o każdy punkt. Ja to swoim zawodnikom cały czas powtarzam przed każdym meczem, że tutaj nie chodzi o to, żeby cały czas się odkrywać i walczyć i szukać jakiejś tam bramki, bo czasami trzeba celowo obniżyć, trzeba czekać na swoją szansę. Tak jak zrobił to Hutnik dzisiaj, bo on się obniżył, czekał na swoją szansę, dwie, trzy kąty i nie wyszły. Czwarta się skończyła z stratą bramki i wszystko popłynęło. Bardzo proszę o pytania. Pytań brak, tak więc dziękuję za dziękuję również.